Zwyczajny dzień pracy posła. Co my dzisiaj tu mamy? O! Współpracownicy dali mi jakieś 800 stron. Cóż to jest? A, to są zwolnienia podatkowe z ostatnich 5 lat wszystkich naszych gmin okręgu 28. Od powiatu kłobuckiego po powiat częstochowski, miasto Częstochowa, Myszków. Wszystkie gminy mamy już od 5 lat. Szanowni Państwo, zwolnienia podatkowe. Cóż tu mamy? Jakież tu są? Tak z ciekawości spojrzymy. O, 8 tysięcy, 8 tysięcy, 8 tysięcy, 7 tysięcy, 3 tysiące. No miło, szanowni Państwo. Teraz spojrzymy sobie inne gminy. Tak, jest tego bardzo dużo. O, naprawdę. Niektórzy musieli dosyłać nam te materiały. 1700, 6524 zł. Szanowni Państwo, po co my to robimy? Robimy to po to, żeby sprawdzić wszystkie gminy, komu udzielają zwolnień podatkowych. Jestem wielkim fanem jak najmniejszych podatków. Ale dlaczego osoba X albo podmiot X dostaje takie zwolnienie, a nie ty? Dlaczego? To będzie nas zajmować przez najbliższy tydzień. Pokażemy Państwu efekty tej pracy. Bo mam takie podejrzenie, że niektóre zwolnienia podatkowe są, to moja hipoteza, są czasami prezentem za to, że ktoś uczestniczy może w kampanii, zobaczymy, czy radni mają zwolnienia podatkowe. W każdym razie chciałbym zapytać, czemu to nie ty jako obywatel ma to zwolnienie, a ktoś inny. Do zobaczenia, efekty pracy niedługo.